Cześć, nazywam się Edyk, jestem Ormianinem, mieszkałem w Polsce prawie 5 lat. Chciałem by się opowiedzieć trochę o sobie. Urodziłem się w Armenii, jak byłem mały, miałem roczek, to moi rodzice przyjechali na Ukrainę. Mieszkaliśmy w Krymu. Moi rodzice nadal mieszkają tam. Ja mieszkałem na Krymie. Skończyłem tam szkołę, maturę. Po czym pojechałem do Lwowa, żeby skończyć magistra. Po tej strasznej wojnie, jaka się zaczęła na Krymie, musiałem się wyprowadzić z Lwowa i dostałem taką fundację Polska od Morza do Morza, Intermarium, i przyjechałem do Wrocławia na studie roczne. No i gdzie się zostałem 5 lat. Dlaczego przyjechałem do Polski? Bo Lwów to takie miasto różnych kultur, i mi się bardzo podobało, bo na przykład kościół ormiański we Lwowie był zbudowany jeszcze w te czasy, jak była Rzeczpospolita. I właśnie dużo mi przypominało o Polsce, i we Lwowie jest Polskie Radio. No i dużo, dużo Ormian kiedyś byli z Kresów, mieli obywatelstwo, byli obywatelami polskimi, tylko mieli zmienione nazwiska, i to wszystko, taka romantyka mi się bardzo podobała, i zdecydowałem się pojechać do Polski. Wtedy, kiedy przyjechałem do Polski, nie znałem jeszcze Ormian. Tylko widziałem, byłem na Placu Ormiańskim we Wrocławiu. Byłem na mszy ormiano-katolickiej. Poznałem jedną pani, właścicielkę restauracji ormiańskiej, Arminę. No i tak, takie poznanie ormiańskiego w Polsce mi się zaczęło. No, potem już poznałem Instytut Pieramowicza. Właśnie od pierwszych dni, jak przyjechałem do Polski, wiedziałem o Instytucie Pieramowicza, ale nie miałem doświadczenia, żeby tak poznać osobę prowadzącą ten instytut. Potem już stało się tak, że się zapoznałem się z Andrzejem. No i tak. I można powiedzieć, że wszedłem w taką kulturę ormiańską. Miałem okazję, że spotkać z Ormianami. Nawet tłumaczyłem z ormiańskiego na polski. No i co ja mogę powiedzieć? Doświadczenie, tak porównać Ormian i Polaków. Nawet czasami widziałem coś podobnego pomiędzy Ormianami i Polakami, dlatego jesteśmy tak blisko, bo czasami myślę, że Ormianie lubią sobie siebie pokazywać, że wszystko jest dobrze, nawet wtedy, kiedy nie jest dobrze. No i myślę, że Polacy to tak samo, że jesteśmy trochę podobni tym, że Polacy tak samo lubią pokazywać, że jest wszystko dobrze. Ale czasami nie tak dobrze. Na przykład kupujemy drogie rzeczy, kupujemy drogie samochody, ale nie mamy pieniążków na to. Właśnie tak spotkałem, że Ormianie też lubią siebie pokazywać, nawet jak nie mają z czego. No i właśnie też spotkałem z tym, że Polacy bardzo lubią Polską, ale muszą emigrować do innych państw, żeby zarobić pieniążki. To Ormianie też niestety muszą emigrować z Armenii, żeby zarobić na życia. W tym też są podobieństwo, bo Polacy też tęskną za Polską.
jak Ormianie tęsknią za Armenią. No i w tych podobieństwach jest coś, na przykład w jedzeniu. No powiem, że w jedzeniu no nie za bardzo podobni, no bo Ormianie bardzo lubią jeść chleb, a Polacy ogólnie, jak na przykład jest ziemniaki, to chleba już nie potrzebują, a Ormianie to zawsze lubią swój lawasz ormiański. Ale na przykład tradycja gościnności pomiędzy Ormianami i Polakami bardzo podobni. Polacy są gościnni, Ormianie są gościnni i w tym jest na przykład, w tym jest coś, że tak jesteśmy bliski, że bliski narodowości. No, dziękuję wszystkim.